Jesteśmy świeżo po projekcji filmu Wojta Lawiczka Wzroty i upadki, który dotyczy sytuacji Roma w Republice Czeskiej. Po filmie odbyła się dyskusja z naszymi ekspertami na temat właśnie sytuacji Romów w Polsce oraz mowy nienawiści i temu, jak mamy jej przeciwdziałać. Z wielką przyjemnością tutaj przybyłam i oczywiście, że wspieram i te kampanie, i działania, które służą po pierwsze przełamywaniu stereotypów, uprzedzeń, bo to one właśnie prowadzą do nienawiści. Uważam, że każde działania zmierzające do tego, żeby zmieniać świadomość, tak, i też właśnie tworzyć takie normy i społeczeństwo tym samym, w którym nie ma miejsca na tę nienawiść, a jeżeli ta nienawiść występuje, niechęć i różnego rodzaju takie negatywne aspekty związane z relacjami międzyludzkimi, to też trzeba otwarcie o tym mówić, że my się na to nie zgadzamy. Są narzędzia, żeby temu przeciwdziałać, ale to także jest karane. Poruszyliśmy takie tematy jak na przykład sytuacja Romów w pracy, czy też uwarunkowanie historyczne. Chyba każdy z nas wie, że cyganić, czy kiedy do kogoś zwracamy się, to cyganie, to wcale nie chce mu powiedzieć mu nic pozytywnego, wręcz przeciwnie. Oczywiście, że jest to nacechowane negatywnie i dodam, że najpierw byli cyganie, a potem było cyganienie. Myślę, że ten film otwiera też może dużo bardziej potrzebną dyskusję u nas właśnie nad tym, jak działa stereotyp, jak powinno się być może mobilizować społeczeństwo, żeby umożliwić Romom lepszą integrację ze społeczeństwem i zmieniać ten negatywny stereotyp, który utrudnia życia. Rozmawialiśmy również o nienawiści w internecie, czego dotyczy nasza kampania. Nienawiść sygnowana nazwiskiem, coś czego byśmy się w zasadzie nie spodziewali, tak? W naszej kulturze czy cywilizacji jeszcze parę lat temu. I ta historia z końca filmu, gdzie właściwie przez cały film jakieś napięcie się pojawia, powiedzmy napięcie etniczne, tak? A gdzieś na końcu ono się ujawnia właśnie w tej przestrzeni Facebooka. Co więcej, osoba, która popełnia wpis, jest od razu zidentyfikowana, no bo rzecz jest jasna, tak? Na Facebooku trudno się jakoś ukryć. Burzy nam ten mit anonimowego internetu, gdzie to anonimowi, jacyś siewcy nienawiści, tego typu przekaz wprowadzają. Tworzenie pewnych norm prawnych to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony uświadamianie ludziom i zmiana mentalności także w tym obszarze jest niezwykle ważne i także temu służyć ma ta kampania. Ja absolutnie ją wspieram i się z nią identyfikuję.